żeby wprowadzić samego siebie i ciebie trochę w ten materiał, zanim przejdę do tych najważniejszych rzeczy, chciałem odnieść się do czegoś, co jakby będzie miało bardzo duże przełożenie na to, o czym będę mówił. Dokładnie rok temu, gdy byłem miesiąc poza granicami Polski, gdy wyjechałem, żeby spełniać swoje marzenia, brać udział w kolejnych zawodach tanecznych za granicą, moja kontuzja znacząco dała o sobie znać. I mówię tutaj o moim kolanie, które na początku tamtego roku zaczęło mnie dość mocno boleć, a przy samym końcu okazało się, że kolano jest lekko pęknięte, więc uniemożliwiało mi to trochę dawanie z siebie 100% na każdych zawodach albo na każdym innym evencie, na którym byłem. Pojawiło się jednak dzisiaj w mojej głowie, a raczej ogólnie mówiąc w dzisiejszym czasie, pytanie. Po wielu treningach siłowych, po wielu próbach naprawy tego bez konieczności podejmowania zabiegu, które de facto w swoim życiu już miałem, czy faktycznie sama kontuzja była na tyle poważna, że to ona wywoływała ten cały ból, czy to raczej moja głowa, która dawała mi znać w ten negatywny sposób, że wszystko już stracone. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że większą, tę kluczową rolę odegrała głowa. Dlaczego? Dlatego, że nie podjąłem decyzji o żadnym zabiegu. Jedyne co robiłem, to trenowałem siłowo przez cały ten rok. Jasne, spędziłem bardzo dużo czasu na treningach, na siłowni i musiałem poświęcić się temu dokładnie w taki sam sposób, jak poświęcam swoje życie na taniec, więc musiałem po prostu podwoić swoje wysiłki. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię o tym dlatego, że doszło do mnie, że bardzo łatwo jest znienawidzić taniec, bardzo łatwo jest znienawidzić coś, co kochamy. I wystarczy tak naprawdę jakaś mała iskra, wystarczy tak naprawdę coś naprawdę bardzo, bardzo małego w życiu, żeby coś tu się wydarzy w naszym życiu, żeby spowodowało, że nasza miłość do naszej pasji przeradza się w nienawiść. I nie o to w tym wszystkim chodzi. Okej? Myślę, że tak naprawdę przez większość czasu to my jesteśmy winni wszystkim rzeczom, które się nam dzieją, bo nie potrafimy po prostu zaakceptować tego, co dostajemy od życia w danym momencie. Nie potrafimy tak naprawdę cieszyć się z tego, co mamy w danym momencie. Nie potrafimy docenić to, gdzie się znajdujemy teraz, w tym czasie. Nie chcemy tego docenić, nie chcemy tego zauważać, bo cały czas widzimy tylko to, dokąd zmierzamy albo dokąd planujemy się dostać. I myślę, że jest to ogromnym problemem naszym, bo gubimy gdzieś sens tego, co robimy. Gubimy sens i miłość do tego, co robimy. Po czasie okazuje się, że tak naprawdę każdy dzień wygląda tak samo i każdy dzień jest tylko i wyłącznie zlepkiem czynności wyuczonych, czyli wstajemy, jemy śniadanie, nie wiem. Podam taki najprostszy przykład. Może niektórzy ćwiczą, bierzemy się za robotę, wychodzimy do pracy, wracamy, idziemy na salę, kolacja i spać. Po czasie dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, orientujemy się, że z czegoś, co kochaliśmy, zrobiliśmy nawyk i ten nawyk się powtarza każdego dnia. Nic się nie zmienia, każdy dzień wygląda tak samo i mimo tego, że to zauważamy, bardzo ciężko wyjść z tej dziury. A nie o to przecież chodzi. Nie chodzi o to, żeby wegetować i nie chodzi też o to tylko, żeby przeżyć życie, a żyć. Więc odnalezienie balansu między tym, co kochamy, a naszym życiem jest piekielnie istotne, jeżeli nie chcemy stracić miłości do tego, co robimy, w tym przypadku do tańca. Ja tę miłość kilkukrotnie myślałem, że tracę. Myślałem, że bezpowrotnie ją tracę, ponieważ nie chciało mi się wiele razy już czegoś robić. Całe swoje życie tańczę i wiele razy myślałem, czy ma to jakikolwiek sens, ale wtedy właśnie orientowałem się, że przecież nie zacząłem tego robić, żeby to miało jakikolwiek sens. Zacząłem to robić, ponieważ to pokochałem. Zatem pomyślałem dzisiaj, że bardzo ważne jest, aby powiedzieć coś od siebie właśnie w tym temacie. Na przykład każdego dnia postanowiłem, już kilka lat temu postanowiłem, że chcę stawać się lepszym sobą. Ale wiele razy podczas tej podróży, tak jak już wspomniałem, gubiłem to i zapominałem o tym i okazywało się, że czasami kolejny dzień wydawał się taki sam jak poprzedni, a to nie o to chodzi. Zatem myślę, że bardzo łatwo jest zgubić sens tego, co robimy.
ale ciężko jest zrozumieć, że tak się stało. Bardzo ciężko jest to zrozumieć, bardzo ciężko jest to zauważyć. Myślę, że nie jedna osoba, myślę, że nie jeden z was, nie jedna z was spotkała się dokładnie z tym samym, że na swojej drodze spotkała, jakby uderzyła w tę ścianę i nie mogła przejść już dalej. Ale wystarczy, że na chwilę się zatrzymacie, nic się nie stanie, jeżeli zwolnicie. Jakby podróż się nie zakończy, nie spowolni. Po prostu się zatrzymaj i zastanów się nad tym. Myślę, że to wszystko.